Dzień dobry, dzisiaj gościem jest pani Agnieszka Jóźwicka. Zgadza się? Zgadza się, witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o synu. O synu, jedynym i ukochanym. Tak, który cierpi na wiele chorób. Tak, ma przede wszystkim mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, wrodzoną wadę układu moczowego i spektrum autyzmu. I urodził się jako wcześniak. Skrajny. Tak. Proszę powiedzieć, jak wygląda teraz życie Olinka? No, życie Olinka to tak naprawdę wieczna rehabilitacja i terapia, chociaż staramy się znaleźć taki złoty środek, żeby też mu tego dzieciństwa zupełnie nie zabrać, żeby nie kojarzył go w przyszłości tylko i wyłącznie z rehabilitacjami. No, ale one są naprawdę niezbędne do tego, żeby funkcjonował, żeby robił progres, ale też, żeby nie było tego regresu u niego. Dlatego tak naprawdę łączy teraz ostatnie chwile w przedszkolu razem z bardzo, bardzo intensywną rehabilitacją, no ale która przede wszystkim daje bardzo dobre efekty, bo Olek miał przede wszystkim nie przeżyć. Później okazało się, że przeżyje, ale no to życie będzie bardzo ciężkie, ponieważ będzie prawdopodobnie bez kontaktu z otoczeniem, będzie dzieckiem leżącym. Dzisiaj ma 7 lat, jeździ samodzielnie na wózku inwalidzkim, samodzielnie je, mówi, jest w normie intelektualnej, no ale niestety odbiega bardzo mocno fizycznie od rówieśników, nie chodzi, nie stoi nawet samodzielnie, nawet raczkowanie to nie jest do końca, nie wygląda tak, jak powinno, więc ta sfera ruchowa jest bardzo u niego ograniczona. I ta rehabilitacja ma mu pomóc. Ma mu pomóc, docelowo marzymy o tym, żeby pomogła mu stanąć na nogi. Jeżeli nie tak zupełnie samodzielnie, to żeby chodził o kulach, no, a jeżeli nawet nie o kulach, a na wózku inwalidzkim, to jednak, żeby na tym wózku było osobą zupełnie samodzielną, która będzie potrafiła się ubrać, będzie potrafiła załatwić wszystkie sprawy i na tyle będzie sprawna fizycznie, żeby chociażby przesiadać się z wózka na krzesło, no, żeby funkcjonował po prostu samodzielnie w przyszłości i chcemy tą samodzielność zapewnić. No, zważywszy na to, że tak jak pani powiedziała, miał nie żyć, tak lekarze stwierdzili, to może właśnie będzie tak, jak pani mówi, to znaczy, że Olek będzie o własnych siłach chodził. Proszę powiedzieć, jakie są koszty takiej, tak mniej więcej, takiej miesięcznej rehabilitacji? To są ogromne koszty. Nawet ciężko jest powiedzieć miesięcznie, łatwiej jest oceniać w skali roku, dlatego że miesiąc do miesiąca jest nierówny. W jednym miesiącu są 2 turnusy rehabilitacyjne, w kolejnym nie ma w ogóle, albo raz do roku kupujemy bardzo drogie leki sprowadzane z Włoch, bo w Polsce nie ma. To są jedyne leki, które działają na syna, po prostu nie ma zamienników. Dlatego czasami właśnie zdarzają się jakieś sprzęty, a to wózek inwalidzki, a to pionizator, kombinezon, więc bardzo ciężko jest ocenić to, te koszty miesięczne, natomiast rocznie jest to mniej więcej 150 tysięcy złotych, czasami dochodzi do 200 tysięcy złotych. To są ogromne koszty i to są takie koszty, których no, my nie jesteśmy w stanie ponieść. Mimo że oboje z mężem pracujemy, mimo że nie jesteśmy rodziną ubogą, my nie jesteśmy osobami, które proszą o wsparcie, bo nie mają na chleb, nie mają na ubranie, na podstawowe życie. My nie mamy na to, żeby zapewnić naszemu dziecku godziwej rehabilitacji, takiej, jakiej potrzebuje. I dlatego dziadek na przykład też wspiera. Ostatni jego wyczyn, można tak powiedzieć śmiało, no to przejście ponad 500 kilometrów. Tak, dziadek wspiera też, to się narodziło dlatego, że trochę już nam zabrakło pomysłów, jak te środki zbierać, bo no, Olek ma 7 lat, przez pierwsze półtora roku można powiedzieć, że dawaliśmy radę sami z własnych funduszy, mieliśmy 2 samochody, sprzedaliśmy, mamy jeden, przenieśliśmy się do rodziców, no, gdzieś te pieniądze można było znaleźć, ale cały czas się okazywało, że jest to za mało. I w momencie, kiedy zobaczyliśmy, że nie jesteśmy w stanie, no to założyliśmy zbiórkę, założyliśmy też aukcję charytatywną, hashtag dla Olinka, no i tam było boom, tam było świetnie. Na początku udało nam się niezłe pieniądze zebrać na tej aukcji, no ale później wiadomo, no jak coś trwa za długo, no to już jakby coraz mniejsze jest zainteresowanie i Olek miał coraz większe potrzeby, coraz więcej potrzebował tych pieniędzy, a coraz mniej mogliśmy zdobyć. No i tak się bardzo zastanawialiśmy, co jeszcze wymyśleć, żeby zdobyć te pieniądze, bo naprawdę musimy je zdobyć, bo ja nie jestem w stanie powiedzieć mojemu dziecku w przyszłości, kochanie, no miałeś szansę na lepsze życie, na samodzielność, ale niestety rodzice nie mieli na to pieniędzy, mimo że bardzo się starali. No i zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, no i wtedy tata przyszedł z tym pomysłem, że idzie w góry i będzie zbierał pieniądze dla Olka. I to się udało.
Udało się. Ja jestem w szoku. Ja bardzo wierzę w tatę. Zawsze wierzyłam, wierzę i wierzyć będę, ale ten jego pomysł mi się wydawał tak abstrakcyjny i tak nierealny, że osoba, która ma 62 lata, ma siedzący tryb pracy, która sama jest po bardzo ciężkiej operacji kręgosłupa i jeszcze niedawno przed tą operacją sama była skazana na wózek i do końca życia miała jeździć na wózku inwalidzkim, nagle wpada na taki pomysł, że zimą i mówi za pół roku idę 502 km. I to jeszcze w takim terenie, tak? Nie po płaskim. No więc ja powiedziałam, no szalony pomysł faktycznie w stylu mojego taty, ale tak nawet wzięłam na przeczekanie, mówię, Jezu, jeszcze tyle miesięcy do tego sierpnia, że może jeszcze coś się wydarzy i on nie pójdzie. Z jednej strony chciałam bardzo, żeby poszedł i żeby te pieniądze były, a z drugiej tak strasznie się o niego martwiłam, że gdzieś z tyłu miałam taką iskierkę, że a może tak ma być, że jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. No ale jak już ruszył, to bardzo mi zależało, żeby doszedł do tej mety i bardzo się stresowałam i szczęśliwie doszedł. Tak, no można było zobaczyć w Ustroniu, ta meta. Była pani i dziadek i przywitany był przez wiele osób. Tak. To w ogóle było niesamowite. Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się takiego uroczystego i pięknego powitania, więc jestem przewdzięczna władzom urzędowi, że to tak pięknie zorganizowali, bo naprawdę no, przerosło to nasze wszelkie oczekiwania. A proszę powiedzieć, jak się pani w tym odnajduje, w tym wszystkim, bo pani no, ma ograniczony czas, że tak powiem. To znaczy, ta doba jest podzielona na wiele obowiązków, a jeszcze no, musi pani się w tym wszystkim znaleźć. No, nie ukrywam, że nie jest łatwo. To od początku, jak Olek się urodził, to przechodziłam różne etapy, ale to praktycznie każdy opiekun i rodzic dziecko z niepełnosprawnością przechodzi od wyparcia przez załamanie. Przeszłam też depresję, leczyłam się, więc to były takie gorsze momenty. Później było trochę lepiej. No i później rzeczywiście jakby stan Olka, te wszystkie stresy i to już uspokojenie, że jakby on przeżyje, że ma szansę na jakieś takie lepsze życie, spowodowały, że ja się gdzieś wewnętrznie uspokoiłam, no i wtedy te wszystkie stresy wyszły na wierzch, przyczepiły się mnie wszystkie możliwe choroby, które mogą się przyczepić, jakieś autoimmunologiczne i inne nieciekawe, więc teraz nie tylko Olek walczy o swoją sprawność, ale ja o swoje zdrowie również, ale no... Tego czasu też nawet o zawalczenie o to zdrowie, no trochę jest za mało i nie ukrywam, że ja sama zaniedbałam ten temat, no bo wszystko było poświęcone Olkowi. Teraz razem walczymy, ale mam nadzieję, że nam się uda. No czasu jest mało, bo rzeczywiście poza zwykłymi obowiązkami domowymi, poza pracą zawodową, poza uczęszczaniem chociażby Olka na dodatkowe zajęcia i to takie, jak chodzą dzieci pełnosprawne, no to jeszcze dodatkowo dochodzi ta rehabilitacja, której jest bardzo dużo. A jest rozstrzelona po różnych punktach i naprawdę bardzo dużo czasu spędzamy też w samochodzie pomiędzy terapiami, dojeżdżając na nie. I pomaga też pani innym osobom, które też muszą zmierzyć się z niepełnosprawnością córki lub syna. Tak, bardzo, bardzo staram się pomóc też innym i zaczęło się tak niewinnie, bo po prostu jak syn był mały, założyłam mu konto, takiego bloga można powiedzieć, gdzie opisywałam nasze życie, Olka życie, właśnie rehabilitację, ale też taką codzienność. Bardzo dużo osób do mnie pisało właśnie, które były na podobnym etapie jak my, albo trochę wcześniej, jak się odnalazłam, pytały, no i tak stwierdziłam, tak moje życie się potoczyło w pewnym momencie, że trafiłam na takie osoby, które też wspólnie wpadły na pomysł, żeby może przekuć to w coś poważniejszego, no i faktycznie otworzyliśmy portal, który skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami. Faktycznie głównie treści są związane z dziećmi z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. No i poszło to jeszcze dalej, bo jestem na etapie zakładania stowarzyszenia i też aktywnie walczę jako aktywistka, samorzeczniczka o prawa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. No już w różnych miejscach, od Rzecznika Praw Obywatelskich przez Sejm, Senat, więc to się tak rozrosło, czyli no gdzieś tam nigdy nie byłam związana z niepełnosprawnością, ale ta sytuacja z Olkiem sprawiła, że to jednak poszło w tę stronę, moje życie. Dobrze, ja będę kończył. Bardzo dziękuję za rozmowę. Spróbuję się jeszcze skontaktować z tatą Dobrze, ja i trzymam również. kciuki za wszystko. Dziękuję. Agnieszka Jóźwicka była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo.